Witajcie, z tej strony ponownie Starkey, a oto i Graveyard Keeper, rzecz jasna. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, opróżniłem trochę ekwipunek i zgodnie z tym, co mówiłem ostatnio, moim celem będzie zakup sporej ilości atramentu, na pewno. Po czym może spróbujemy pozyskać wszystko, co jest potrzebne na jakąś sensowniejszą modlitwę tylko. Może z jaką? To byłoby dla mnie w sumie większym pytaniem, chyba nawet. Zobaczmy, jakie mamy. Ofiara. Ta ofiara mogłaby być dobra, tylko czy... To jest na pewno to, co bym chciał? Nie no, jak tak widzę, jest tutaj tego pełno, więc coś na pewno się znajdzie. Ale póki co może się tym nie przejmujmy, tylko właśnie... Lecimy, póki jeszcze jest czas do tego całego, jak tam, no... Astrologa? Chyba tak, to był astrolog. O ile znowu nie pomyliłem nazwy. Mam nadzieję, że nie pomyliłem oczywiście. W sumie zapomniałem poszukać kupca. Ostatnio była okazja, więc znowu nie mam pewności, czy on nie sprzedaje przypadkiem właśnie nasion winogron. Jeśli sprzedaje, to w sumie w dzisiejszym odcinku powinniśmy to w końcu ogarnąć, a jeśli nie, to w sumie znajdzie się jakieś inne rozwiązanie tego problemu. Póki co idziemy dalej. Mam nadzieję, że uda się to ogarnąć. Bo to jest taki, można powiedzieć, mój główny cel dzisiaj. Mieć ten generator tekstów losowych obsadzony. I przy okazji, jak już to będzie załatwione, to żeby skupić się na modlitwie i takich innych rzeczach, które ułatwią późniejszy etap rozgrywki. No. Powiem wam szczerze, po takim długim czasie spędzonym już przy Graveyardzie, jestem w stanie szczerze powiedzieć, że gra nie jest tak straszna, jak ją opisują. Nie ma tu tak strasznie dużo grindu, ani nic, jeśli zna się odpowiednie metody. Tak więc ja narzekać nie będę. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Jak mówiłem, strasznie drogie. Mógłbym niby kupić, ale lepiej będzie, jeśli kupię jeden atrament. Nie wiem, czy mam wystarczająco dużo piór w sumie, ale... Dobra, tak... Te trzy kupię na wszelki wypadek i... Finalizujemy transakcję. Tyle, do widzenia. Miejmy nadzieję, że już tym razem będę miał wszystko, co jest potrzebne. Bo jeśli nie, to ja już niestety nie wiem, co i jak w sumie mam wymyśleć. Ale dobra, naprawdę mam nadzieję, że się uda. Żeby nie było, jest to chyba trzecie podejście też przy okazji do nagrywania tego odcinka. Głównie ze względu na to, że zawsze mi się mikrofon psuł w trakcie i musiałem go naprawiać, bo nie chciało standardowe resety działać. Może tym razem będzie dobrze. I właśnie taka ciekawostka, tam wcześniej to jeszcze nawet nie dotarłem do tego astrologa. W sumie wszystko się psuło na poziomie mniej więcej zbóż. Tak, tych pól zbóż. Jak nic. Chociaż dobra, za pierwszym razem to trudno powiedzieć, by się zepsuło na tym etapie, patrząc na to, że najpierw zacząłem ogarnąć jakieś rzeczy w kościele. Tak de facto właśnie bodajże sprawdzałem materiały, a potem coś chciałem z cmentarzem robić, ale już teraz nie powiem co, bo dosłownie nie pamiętam. Taki mój urok, szybko zapominam. Też w sumie taki urok, szybko zapominam. W końcu bądź robiłem to już sporo czasu temu, bo... Pomiędzy tą próbą, a pierwszą to minęło... Tak patrząc, logiczny zegar może z 10-12 godzin nawet. Nie, dobra, 12-10 to przesada, ale tak z 6-7 do 8 na pewno. A, tu trupek leży, czy co? Tak, trupek. Miałem go ogarnąć chyba dzisiaj. Tak, miałem. Ale nim się zajmiemy później. Bo na razie to w sumie nie ma co. Są ważniejsze rzeczy. Dobra. Zombiak dalej tu leży, więc nie ma co się przejmować. Teraz zobaczmy, tak. Do generatora tekstów mam wszystko, tylko potrzeba jeszcze zrobić pióro. Ramentem, więc... Tutaj? Nie, to nie tu się robi. Modlitwa o wspaniałość, o natchnienie, o dobrobyt, o ofiarę kombinacyjną. Szczerze, to chyba kombinacyjną bym dzisiaj spróbował załatwić. I pióro i atrament 3. Dobrze myślałem. Dobra. Tak więc mamy już 3. I stawiamy generatora tekstów, który w sumie jest zombiakiem, ale rozumiecie, o co chodzi. Tam jest jakieś dobre miejsce na niego. A niestety nie, to... Niech będzie tu, przynajmniej nie będzie wadził. Dobra. Więc kolegom, ty mi tutaj pisz. A.
Czyli, że jemu zlecam, żeby on coś robił. Za trzy papiery robi opowieść. Może zobaczyłbym, co jest potrzebne, te książki i tak dalej. Zdobyć brązową książkę, żeby móc zrobić... O, jubiler? Ma jubiler zrobienia książek. Dobra, wiecie co, naprawdę zaczyna mnie to już trochę przerażać, że w sumie nie wiem, jak zrobić taką zwykłą książkę. Jest przedstawiona tam. A tutaj są jakieś dziwnie oprawiane. Tylko przedstawione. Chociaż modlitwa o wiarę jest bez tego czegoś, to jest książka. A, dobra, wygląd jest zależny od tego, co widać tutaj po prostu. Dobra. I w sumie o wiary łatwiej dużo byłoby skonstruować. No natomiast kombinacyjna zdecydowanie byłaby chyba lepsza, więc wręcz mogę powiedzieć, że zaryzykuję, może się uda. Tylko żeby tak, żeby robić modlitwę kombinacyjną, muszę mieć książkę jakości takiej, jaką chcę mieć modlitwę. Wiary więcej nie potrzeba ani nic, więc jest dobrze. Żeby zrobić srebrną książkę, potrzebuję okładki. Miękką najłatwiej załatwić, ale ona nie daje żadnych bonusów. I rozdział odpowiedni. Jeśli bym załatwił twardą okładkę z brązową gwiazdką i to, mam na pewno brązową książkę. Jeśli miałbym złote to i to, to... wymagające, ale dobra, zobaczymy. Czyli tak, żeby rozdział tworzyć, potrzebuję notatek. Notatki za to robi się w ten sposób. W sumie łatwo. Więc na obecny moment generator losowych tekstów chyba nawet nie będzie potrzebny. Ale nie ma co się przejmować, bierzemy co mamy i w sumie warto byłoby właśnie zacząć już pracować nad tym. O ile nie zgubiłem gdzieś tych wszystkich swoich rzeczy. O proszę, nawet mam już notatki gotowe jedne. Dobra, odkładamy to. Powieści, które pozwolą się zmienić w notatki, trochę złomu. W sumie przydałoby się go przetopić chyba. No i opowieści srebrne, czyli w sumie te dużo lepszej jakości. Oczywiście zacznę przerabianie od srebrnych, bo bądź co, jak już mówiłem, dużo lepsze, więc tak. Mam srebrnych w sumie 7. Chwila, że jak? To gwarantuje mi srebrne rozdziały już. Jest dobrze. Brązowe dajemy brązowe zawsze. Srebrne dajemy srebrne, a złote dajemy złote. Czyli jest bardzo dobrze. Dobra, to bierzemy się za srebrne właśnie. Dobra, wykonujemy. Miejmy nadzieję, że mi to wyjdzie. Muszę mieć miejsce w ekwipunku. Jak zwykle się nie przygotowałem, no jasne. Nie będzie to trudne, patrząc na całokształt, to po prostu odłożę tutaj teraz brązowe notatki na czas, kiedy będę robił srebrne. I zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle osiągnąć, bo wiecie, dla mnie to jest tak spore wyzwanie. Dobra, na rozdział potrzebuję najpierw 3 srebrnych, bo wtedy mam szansę sporą na srebrny rozdział. Jeśli mam 3 srebrne, to mam prawie 100% na to, że będzie srebrny, więc jeszcze jeden muszę... Jeszcze jedną srebrną notatkę trzeba wykorzystać i będziemy mieli prawie 100% na tworzenie srebrnego rozdziału właśnie, który de facto powinien przydać się i to znacznie. Dobra. Tak więc trzymajcie kciuki. Jeśli uda się zrobić srebrny, to jesteśmy już na dobrej drodze. I proszę, mamy srebrny rozdział. W takim wypadku srebrny rozdział. Bo ta okładka daje na pewno srebrną książkę. Ale jakiej książki nie dostaniemy, tak i tak będzie dobrze, więc... Tutaj tylko będzie na srebr... Mogłem w sumie sprawdzić naszego kolegi, czy nie dało się kupić jakiejś dobrej okładki. A tak niestety musiałbym się sam nauczyć robić okładkę. Dobra. Okładki robi się przy warsztacie kościelnym, czyli tutaj. Miękka okładka jest z dwóch takich, a twarda jest środek garbujący, miękka okładka i wiara. Dobra. Czyli zrobimy miękką okładkę niestety i będziemy musieli liczyć na to, że będzie brązowa gwiazdka. Chociaż brązówka chyba jest zawsze. W sumie gdyby nie było, to byłoby taki trochę już moim zdaniem nawet podejrzany.
Stworzyłem coś, co nie ma żadnej jakości. Dobra. W takim razie odkładamy gluty, które potem przerobimy rzecz jasna na galaretkę jadalną. Bierzemy skrzydeła. I chyba damy zombiakowi już zadanie pisania, po tym jak już ogarniemy pierwsze książki. Miejmy nadzieję, że będą oczywiście udane, bo im bardziej udane będzie to wszystko, tym lepiej dla mnie. Chociaż nawet jeśli będzie, można powiedzieć, no niefortunnie wykonane wszystko, to tak czy siak jestem w stanie stwierdzić, że i tak będzie to wielki sukces, że udało się osiągnąć właśnie pierwszą własną książkę. A co za tym idzie, pierwszą własną lepszą modlitwę. A, czyli z miękkiej okładki tego się robi twardą okładkę brązową, potem się dodaje stalowe części, jest srebrna, potem jakieś złote elementy i jest złota. Dobra, to robimy jedną miękką, niestety. Miejmy nadzieję, że za mało energii, rzecz jasna. A ja żarcia nie mam. Dobra, jakkolwiek dziwne to nie będzie, żremy kwiaty, powinny to pomóc. To w sumie dziwne, że te kwiaty można jeść. No i proszę, prawie połowa energii odzyskana. A miękka okładka i teraz tylko najgorsze. Ja bym do tej pory ciągnął jubiler. No, jak widzicie, jest potrzebny do książki. Ale dobra, trzymajcie kciuki. No i jest brązowa, więc w sumie... więc w sumie następnego dnia... Albo nawet nie następnego, dzisiaj nawet, na ten moment idziemy odprawić mszę i robimy już sobie lepszą modlitwę na przyszły tydzień. No fajnie, szkoda, że nie udało się wcześniej, no ale jeden punkt wiary niestety mnie zgubił. Więc tak, standardowo, nawet nie będę teraz już może mówił, co on mówi, bo to nie ma dla mnie największego sensu de facto. No i dobra, jeszcze chwilka i w sumie nadmiar wiary będziemy mogli przekazać na coś innego. Tylko nie wiem, czy na pewno kombinacyjną zrobię, czy może jakąś wyjątkowo inną wymyślę nagle. Wszystkim się podoba, rzecz jasna, ta modlitwa. Taka, no najprostsza. Właśnie ciekawie, czy te modlitwy będą się różniły, czy dalej będzie gadał takie same bzdety. Chociaż tak, de facto, w moim odczuciu powinien zacząć mówić lepsze. Oczywiście potem lepsze modlitwy też będę produkował i w ogóle. Standardowo datki zabieramy. No... niestety nie są jeszcze zadowalające. Ale z modlitwy kombinacyjnej mi się wydaje, że właśnie już będziemy mieli wszystko, co jest im potrzebne, żeby być zadowolonym. I teraz tak. O wiarę, o ofiarę robi się z rozdziałów. Okiełkowanie też z rozdziałów, o dobrobyt, natchnienie, o wspaniałość? Co? A, ta wspaniałość na pewno była już brązowej jakości. Ale o wspaniałość nie. Kombinacyjna chyba będzie teraz najlepszym wyborem. O! Już? Tak szybko? Okej, okay, 15. Parysków pozbawionych... Dobra. Chcę opowieść o palących potrzebach kościoła przynosi dodatkową wiarę i datki. Fajnie. Tylko potrzebne jest 15. Tak więc głównym celem chyba będzie musiało być w takim wypadku ogarnięcie lepszego kościoła. Tak, dobra. Mam 7 kartek, więc... jeśli bym dorobił jeszcze 2, to powinno być 9, czyli podzielę na 3, to tam zlecimy mu kilka opowieści i zobaczymy, co tam wyjdzie pod koniec odcinka. Nie dało mi się jeszcze? A, dobra, nie przerobiłem, no jasne. Zapomniałem, że to trzeba jeszcze przerobić z tego papieru skórowego na czysty papier, no właśnie. A może książki? Właśnie, tutaj da się zobaczyć informacje, to może... Nie, tutaj niestety już nie, a szkoda. Zombie krecień dobrych książek mi nie zrobi. Ale kto wie, może byłby fajne. I teraz szczerze mam dylemat. 3 opowieści czy 3 książki? A powiedzmy, że dam mu książki. Oczywiście będzie w zabójczym tempie je robił, jak widać. Ale mi się nie śpieszy, więc no. To miałem zrobić, co zrobiłem. Czy jest coś tutaj, co mógłbym odłożyć? To podstawowe to, tak. I takie inne artykuły piśmienne. I w sumie opowieści też. Sok z zombie. Dobra. Tak więc
Żeby biskup był zadowolony, ile trzeba było kościołowi załatwić? 20, dobra. Dzisiaj na pewno tego nie zrobimy. Mój kościół ma 11. Mam jakieś nowe techniki, które mogłyby dosyć porządnie ulepszyć kościół. No widać, że z jednych rzeczy, które tak mogę zrobić bezproblemowo, to jest na pewno no moc wiary i potem łagodność wiary od razu polecieć. Prawda, bym musiał nafarmić trochę czerwonych, ale czerwone nie są problemem. Teraz tylko zobaczymy, co jest potrzebne na konfesjonały i inne te elementy. Konfesjonał 4 zaawansowane 12 desek, wow, jeju. A ile dawał konfesjonał? Bo tam chyba było napisane, ile daje? 5, dobra. 4 zaawansowane 12 desek. I mamy nasz cel. Tworzyć konfesjonał. W sumie mógłbym może ich więcej dać, ale nie czuję jakoś aż tak potrzeby na to. Dobra, biskup niech sobie siedzi. Mnie on teraz już, jak mówiłem, nie interesi. To jest najważniejszy aspekt. Mam ze sobą deski, mam. I zaawansowane mam też 2. Ale może gdzieś będzie tego więcej, co nie będziemy musieli produkować. I oczywiście nie ma. Dobra, zaawansowane części gdzie są? Dobrze, od razu zrobione. Bezproblemowo. I deski. Potrzeba jeszcze 8. Pewnie nie dam rady. No, na styk. Tak więc idziemy spać. A jeszcze zanim pójdę, to w sumie odłożę to drewno na miejsce. Ogarnij się, Bob. Dobra. I przy okazji będziemy mogli już pozbierać chyba wszystkie zalegające na cmentarzu drzewa. Patrząc na to, że właśnie potrzebujemy teraz dużo drewna. Po konfesjonale przydało się zacząć budować wygodne ławki. Tego mam nadzieję, że nie będą jakoś szczególnie wymagające, bo nie ukrywając, nie czuję się na siłach, żeby zdobywać jakieś nie wiadomo jakie materiały. Potrzeba 25 czerwonych na to, a mam 14. Może po pokrojeniu drewna będę już miał? Jeśli nie, to zawsze można wyrzeźbić trochę grobów i będzie dobrze. 16, dobra, 18, czyli... Czyli w sumie nie wiem. W sumie nie wiem, co ja mogę zrobić, żeby to na pewno było potwierdzone, że już będę miał wystarczająco. Dobra, to w takim razie przerobię wszystkie podstawowe części na zaawansowane, bo one na pewno będą potrzebne i dorobimy też trochę podstawowych. Nie wiem, że nawet za dużo, ale tak już wolę się zabezpieczyć na późniejsze ławki. Dobra, jeszcze raz, teraz proste części dorzucamy. Jedne gwoździe, żeby nie było. I teraz tak. Biorę ze sobą wszystkie gwoździe. Zostawiam, nie no, to lepiej wezmę. Zostawiam cebulę tutaj. I jest tutaj jeszcze jakieś, dobra, są, nie. Ach, jeszcze plączę sam w swoich działaniach. A, tak, deski już zrobiłem, dobra. Tak więc jutro jest dzień kupca, muszę o tym pamiętać, rzecz jasna. Jeśli znowu pomylę dni kupca z dniem wąsza, to już po mnie. W sumie wino jest teraz bardzo potrzebne, bo de facto podejrzewam, że tylko to jest w stanie odciągnąć uwagę strażników inkwizycji, żeby mógł zobaczyć portala. Niestety, chyba to wygląda. Dobra, więc budujemy konfesjonała. No, w sumie idealne miejsce na niego. Zresztą tutaj, o, tu. Dobra. Teraz, gdzie tu jeszcze jest? Wygodne ławki. Które dają de facto ile? Trzy, ale jedwab. No niestety, nie zapowiada się, żebym zbyt szybko mógł to stworzyć, więc... W takim wypadku chyba trzeba będzie poznać jeszcze inne techniki. No niestety. Dobra. W takim wypadku mamy... A, 9, bo jeszcze nieskończony konfesjonał. Czyli daje minus 2, dopóki się go nie dobuduje. No, ale jest 16, więc... Więc już nie ma co narzekać. Mamy zrobione wszystko tak jak trzeba, żeby nowa modlitwa funkcjonowała prawidłowo. Tak więc tak. Ten punkt odhaczony, coś jeszcze takiego było istotnego, co bym chciał na pewno zrobić. No poza winiarnią to chyba nic. Chociaż w sumie, gdyby udało się zbierać dużo tych, to może udałoby się właśnie wino. Właśnie, dobra, już pamiętam, co jeszcze miałem zrobić. W piwnicy tutaj mogę właśnie robić maszyny związane z obsługą wina. Więc patrzcie, no,
Aż mi się upiekrzyło, znaczy nie, upiekło to wszystko, że zrobiłem w ten sposób. Czyli 10 kamieni potrzebuję. Jeśli będę miał 10 kamieni, to mogę iść stworzyć prasę do winogron. 6. Jak na złość. Jak na złość po prostu. Ale nie przejmujcie się. Ja liczyłem, żeby być tutaj pełno grobów gdzieś. No nie jest dobrze. Jednego kamyka zabraknie, więc... Nawet tych ozdób grobowych nie będę niszczył, tylko... Wykopiemy sobie już tak dziko rosnąc kamień z okolicy. Też powinno być wtedy dobrze, więc... Tak. Pora na gluta już przepadła, niestety. I kamyków też nie widać. A właśnie, jeszcze póki w sumie tu jestem, to może zajrzyjmy, co tam zombiak kopalniany ogarnął, bo wysłałem go tak do roboty, a nawet nie sprawdziłem co i jak, więc... Możliwe, że to był błąd, że tak go zostawiłem niepilnowanego. W sumie przy tym zombiaku chyba było pełno skałek, które można wykopywać, więc nie będzie też problemów. I prawdopodobnie też wiem nawet jak postarzać wino, bo są te beczki, więc rozumiecie, czas da dobre winko. Dobre winko da profit i przy okazji da postęp w fabule czaszki Mietka i bodajże Inkwizycji, jak już mówiłem przed chwilą. Tak. Zanim coś to muszę zobaczyć właśnie, czy zombiak był na tyle mądry, żeby wykopać cokolwiek, czy jeszcze za wcześnie. Aha, nie ma gdzie składować. No proszę, tego bym się nie spodziewał się. Dobra, to składzik żelaza muszę tu postawić, oczywiście. Aha, i teraz wykopię węgiel. No proszę, proszę. Tak więc zombiak jest nawet lepszy niż myślałem. Musimy kopać wszystko. Jest dobrze. Jest moc. Super. Tak więc widzicie, widać, że automatyzacja, jakkolwiek nie byłaby powolna, jakoś działa. To jest tylko najważniejsza kwestia. Muszę się dowiedzieć oczywiście, jak ulepszać te zombiaki. Bo nie ukrywam, jak na razie nie znam żadnych sposobów na to, jak je przyspieszyć. Może gdzieś to było powiedziane, może dopiero będzie. Ale na pewno ja tego właśnie, jak już mówię, po raz któryś z rzędu nie wiem. W sumie, że spora na nietoperze, to... Szybko wykopmy to, co tutaj jest. Mam wystarczająco... No, jak na złość nie. Więc idziemy z blokiem żelaza, który dostaliśmy dzięki zombiakowi pierwszemu. Miejmy nadzieję, że dożyjemy. Jutro już dzień kupca. Będzie pora w sumie kupić nasiona winogron, no ile naprawdę on je sprzedawał. I się oczywiście pojawia wtedy jeszcze dosyć problematyczna kwestia, czy... Nawet jeśli wyhoduję te winogrona i jakoś to wino postarzę, czy... Uda mi się osiągnąć jakość akceptowalną przez Inkwizycję bądź Mietka. No ale dobra, jeszcze zanim pójdę spać, to trzeba projekty porozstawiać. Pierwsze co, to oczywiście prasa do winogron, którą... W mieście można było zobaczyć, dobra. Postawiam tutaj. I brakuje kilku sztuk palna na beczkę. Super. Ale dobra, przynajmniej prasę do winogron mamy. I co ciekawe, można tu wyciskać inne rzeczy. Z nasion konopi robi się olej z nasion i można robić jeszcze zwykły olej z tłuszczu. Czyli kubek soku z winogron. W zależności od tego, jakie są winogrona, to takie soki się otrzymuje. I muszę mieć srebrne winogrona, prawdopodobnie srebrny sok. Ale dobra. Jeszcze tu gdzieś miałem chyba trochę tego połu całego. Co? Gdzieś chyba... Dobra, wydawało mi się pewnie. A dzień kupca już nastał. Niedobrze. Bardzo nawet niedobrze. Bo jeszcze nawet beczki nie postawiłem, a już widzicie, kupiec się będzie zaraz domagał od nas wszystkiego. Tylko mam nadzieję, że nie wymaga to jeszcze jakichś technik, żebym mógł właśnie postawić... No, produkcję wina. Dobra. Jako, że beczka widać, że ma z dwóch stron obsługę, to wolę zrobić to tak. I chyba mam już wszystko, co jest potrzebne do produkcji, poza samym sobie winogronem. Czerwone wino. Dwa soki. Będą srebrne, mamy 50% na srebrne wino. Oho, jest jeszcze jakiś ten...
Enolog. Gustujesz w dobrym alkoholu, zwłaszcza winie. Twój kac zależy od spożytego trunku. Co więcej, każdy alkohol twojego autorstwa jest lepszej jakości. Czyli chyba trzeba będzie to opanować, tylko jeśli nie ma jest na końcu rolnictwa. No właśnie. Tak więc czeka mnie tutaj wyzwanie powiązane z produkcją dużej ilości zielonych punktów. No cóż, ciężko będzie, ale może jakoś damy radę. Póki co, standardowo trzeba iść spać i liczyć na to, że dostaniemy to, co było potrzebne. Czyli, że kupiec de facto jest sprzedawcą winogron, bo jeśli nie, to już po prostu jestem skończony. Coś czuję, że właśnie jak się nie dokończy wątku inkwizycji, to nigdy, przy czym podkreślam, nigdy nie będzie możliwości no właśnie zobaczenia portalu. Chociaż nie może to być aż takie wredne. Musi być jakiś sposób na winogrona łatwiejszy niż tylko liczyć na to, że ma się farta i się odnajdzie nasiona, powiedzmy, losowo generowane czy coś. Nie, na pewno musi być dużo lepiej zrobione to zazwyczaj. No ale dobra, co ja się na tym znam, jestem tylko zwykłym graczem, który gra w grę i narzeka na wiele aspektów, a na inne nie narzeka. I teraz, jeśli się nie pomyliłem, to naprawdę kupiec powinien być gdzieś w okolicach karczmy. I powinien sprzedawać winogrona. O, nawet stoi. Dobra. Ejo, koleś. Lekarstwo jakieś. Zezwolenie na handel. I czy miałem rację? To się na winogron. Ryba po królewsku. Zobaczyć, ile będzie łącznego kosztu. 6 nasion winogron srebrnej jakości. Wydajemy na to wszystko, ale miejmy nadzieję, że winogrona będą naprawdę takie dobre, jak tak najłatwiej można powiedzieć, oczekuję, że będą. Chociaż nie ukrywam, pewnie nawóz porządny by się przydał, ja dalej... Chciałem powiedzieć, że dalej mam tylko te podstawowe z kompostownika w sumie. Nawet je gdzieś już zgubiłem, więc no... Totalna porażka pod tym względem. Poza tym, jak tak patrzę, to już zbliżam się pomału do końca czasu, więc... Prawdopodobnie zasadzenie winogron będzie ostatnią czynnością na dzisiaj. No chyba, że zobaczymy, jak tam idzie zombiakowi w produkcji wszystkiego, ale... Jak widzieliście, książki punktowe on strasznie wolno pisze, więc... Raczej dzisiaj ich nie skończy. Dobra więc, co my tu mamy? Nie, tutaj nie mam moich nawozów, tutaj... Nie wliczyłem, że znajdę, oczywiście nie, bo po co? Może był w jednym z podziemnych skrzynków? No dobra, tym razem trafiłem, więc jest dobrze. Ej, ta muzyczka. Fajna. Dalej w sumie nie jestem pewien, czy ona zależy od pory dnia, czy od czego, czy co i jak. Zauważyłem, że są różne w różnych momentach, ale no jakoś nie potrafię właściwości, która je determinuje odkryć. I mamy akurat na 6 winogron, nie, nawet na więcej. Dobra. Podstawowy kompost, bo w sumie nic lepszego nie mogę na razie dać, to zawsze wiecie, cokolwiek to by nie było, to jakoś zadziała. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? My na wiozę już wszystko. Jeśli w sumie jest potrzebne po 4 nasiona na jedno, to już jestem skończony, bo i tak nie kupię więcej. A jeśli wyjątkowo tutaj jest potrzebne po jedno, to w sumie super, może uda się wystarczająco dużo winogron wyprodukować. No jasne, bo jakby mogli inaczej to zrobić. Bo jedna roślinka będzie rosła. No cóż, lepsze to niż nic. W sumie chciałem mówić, że sadzenie winogron zakończy odcinek, jak już... Dobra, nie chciałem mówić, tylko w sumie to powiedziałem, a tutaj się okazuje, że... Jak de facto wsadziłem winogrona i jest jeszcze sporo czasu, więc... Co takiego bym mógł teraz ogarnąć jeszcze na szybko? Nie, może przydałoby się ogarnąć w końcu... Chciałem powiedzieć coś związanego z kościołem, ale przecież dopiero co go ogarnęłam niedawno. Może balsamy? Balsamy mogą okazać się naprawdę zbawienne. Ale czy na pewno? Ewentualnie to stanowisko preparowania dwa, bo znając, że się może będzie miało jakieś lepsze funkcje, czy mniejszą szansę na błędy. Potrzeba do tego 50 i 30, więc... Czeka mi trochę dużo nawet ogarniania tych wszystkich, jak to się nazywało, no... Nagrobków.
Ale wiecie co, patrząc na to, że już nie mam pomysłu co robić i w sumie czas mnie goni, a pół godziny właśnie stuknęło na moim gadaniu bez sensu. Tak więc, teraz już zapisałem i jak możecie się spodziewać, to koniec na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku, który mam nadzieję, że będzie też równie emocjonujący, czy tam... Dobra, może nie tyle co emocjonujący, bo wiem, że Graveyard emocjonującą grą nie jest. Ale że będzie równie, powiedzmy, no postępowy pod względem jakichkolwiek moich planów, jak dzisiejszy. No, jak mówiłem, na obecnym tyle, więc trzymajcie się. Hej!